Ja mam poczucie, mogłeś już doczekać startu przygotowań? Szczerze mówiąc, naprawdę nie mogłem. W tym roku dużo rzeczy się pozmieniało. Mam żonę. Dziękuję. Potem naprawdę fajne wakacje na Bali i rzeczywiście pozwoliło mi to tak super odetchnąć i w tym momencie rzeczywiście nie mogę się doczekać. Właściwie no już zaczęliśmy, także już się doczekałem w końcu. A jak oceniasz dzisiaj to pierwsze spotkanie w nowym zupełnie składzie? No, już wczoraj spotkaliśmy się z chłopakami na jakiejś tam delikatnej zapoznawczej kolacji i no od pierwszego momentu już było czuć ten fajny vibe, który teraz potwierdzamy. I no, na pewno bardzo dobrze wróży to na kolejny sezon. Nie mogłeś się doczekać startu przygotowań? Zdecydowanie tak. Czekałem już z niecierpliwością na to, aż przygotowania do sezonu ruszą. Także cieszę się, że już jesteśmy w Lublinie, że może mogliśmy się spotkać, mogliśmy tutaj zagrać turniej siatkówki plażowej. Także na pewno jestem szczęśliwy, że się poznaliśmy, że zaczynamy i, no i czekam na treningi, czekam na dalsze tutaj aktywności. A udało się już pozwalać miasto Lublin? Wczoraj byliśmy w restauracji, dzisiaj byliśmy na śniadaniu też w restauracji, także poznaliśmy kilka miejsc. Generalnie słyszałem o Lublinie same pozytywne recenzje, wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach, więc no też już czekam na taki moment, że będzie można kilka miejsc zwiedzić. I no i nie mogę się doczekać i na pewno cieszę się, że jestem w tak ładnym mieście, bo z tego co przez te dwa dni widzę, to naprawdę jest to bardzo ładne miasto. Nie mogło się doczekać startu przygotowań? Tak, wiem, że połowa drużyny będzie trenować na plażówkę, a drugą połowa będzie trenować na hali. Jak mówiłem, już dobrze się gramy razem, także mi się wydaje, że będzie dobre przygotowanie i dobry sezon. Jak macie wrażenia w pierwszym spotkaniu? Bardzo pozytywne. Cieszę się, że mogliśmy już w końcu spotkać się. Myślę, że każdy już czekał na ten moment, żeby zobaczyć się po tej przerwie. Myślę, że wszyscy wchodzimy w ten start przygotowań z pozytywnym nastawieniem i z entuzjazmem. Jak twoje wyniki w turnieju? No tutaj akurat wolałbym o tym nie mówić. Myślę, że przede wszystkim liczyło się serce do walki. Umiejętności może troszkę brakowało, nic dziwnego, ale chodziło o to, żeby się dobrze bawić i myślę, że to był cel nadrzędny.